Zaczęła się jesień, okres zbierania plonów. Wraz z Marcinem Adamczykiem udaliśmy się na wykopki ziemniaków. Zapraszamy do oglądania. Cześć, nazywam się Marcin i witam Was w kolejnym odcinku Rolnik na czasie. Są my dzisiaj na Śląsku w gospodarstwie rolnym Dzida i zajmiemy się tematem zbioru ziemniaka. Zapraszam do oglądania. Kasper, kopiecie tego ziemniaka naprawdę sporo. Powiedz, jak to wszystko jest rozwiązane logistycznie? Wiesz co, przy takim areale, bo jest to aż 200 hektarów, no logistyka jest ważna. Odwozimy tirami, ciągnikami siodłowymi, zaczepami, ze względu na to, że pola są oddalone znacznymi odległościami od gospodarstwa. Mniej więcej jakie to są odległości? Wiesz co, są to odległości, wiesz, dzisiaj aktualnie kopiemy na rejonie, gdzie jest oddalony 12 km od bazy głównej. Ale te odległości sięgają nawet 44 km, więc jest to spory problem. Czyli czym dalej, to trzeba więcej zestawu? Dokładnie. Używamy tirów, ponieważ jest to dość wygodny sposób transportu i przede wszystkim jesteśmy w stanie naraz dość dużo przewieźć. Tak już się wyspecjalizowaliśmy, że naczepy mamy przystosowane pod skrzyniopalety nasze. No i prowadzimy zbiór do tych skrzyniopalet, które następnie trafiają do chłodni. I w tej chłodni ten ziemniak leży nawet, powiedzmy, do maja. W zależności, jak jest tam popyt na tego ziemniaka, jak klient tam sobie życzy. Generalnie to jako operator długo robisz już? Na tym kombajnie? No. 8 rok chyba. 8 rok. Znaczy wcześniejsza wersja, bo ten teraz jest drugi rok, drugi sezon. I tak, ile czasu zajmuje wykopanie tego areału? Hektar? No. No różnie, czasami za 2,5 godziny, 3 godziny idzie zrobić. Ale to na 2 kombajny? Jednym. Na jednym. Wczoraj my zrobili jakieś 11 hektarów. Mhm. Generalnie jest to ziemniak jadalny, z typowym przeznaczeniem na konsumpcję. I też jest to jedna odmiana, odmiana Galla. Nasi klienci zakochali się w tej odmianie, ponieważ bardzo smaczna. Czyli wszystkie pola są obsiate, obsadzone tak, tylko jest, jedną odmianą. Tak, jest jedna odmiana Galla. No generalnie dosłownie tam hektar, dwa, trzy, to są jakieś doświadczenia, próby różne czasami, ale tak czy siak zawsze ląduje na tej Galli. No jak widać, dzisiaj kupujemy ziemniaczka na dwa zestawy. Jest to 695M plus 675R wersji Black Edition. Właśnie, czemu on jest czarny? No, bo jest to taki właśnie nietypowy kolor, wręcz niespotykany w Polsce. Też trzeba zaznaczyć, ten traktor mamy u nas na wynajmie od naszego nowego dealera. Historia się wiąże z tym, że jest to tam z okazji funkcjonowania 30 lat tego dealera. On po prostu został uklejony i pomalowany na czarno. No. Taka wersja Black Edition. Black Edition, wersja John Deere. No jest to nietypowy, rzucający się w oczy. Ciekawy kolor. No tak. Traktor wygląda nietypowo, inaczej, rzuca no się w oczy. No, ale pasuje. Tak, niespotykany. Nigdy wcześniej jeszcze czarnego John Deere nie. I też trzeba zaznaczyć, że jest wyposażony w skrzynię bezstopniową AutoPower. W przypadku takiego kombajna jest to bardzo wygodne, bo jesteśmy sobie w stanie precyzyjnie tą prędkość wyregulować. Teraz co robisz tą joystickiem? Aktualnie jedziemy po łuku w polu i sobie nadganiam, powiedzmy, łuk kołami skrętnymi w kombajnie. No generalnie jest to joystick do obsługi kombajna. Możemy sobie zaprogramować tu wiele funkcji, jakie chcemy. Generalnie, jak widać, są tu wszystkie komputery od kombajna, gdzie sobie regulujemy przy wysokości taśm, szybkości taśm. Jesteśmy sobie wszystko w stanie wyregulować. No i podgląd na kamerach, wszystko widzisz? No widzimy, jeśli coś się, powiedzmy, zabuksuje nam, czy na stole przybierczym, czy na taśmie jeżdżowej, do tyłu, gdzieś cofiemy na końcach, czy przy wysypywaniu jest to ważne, czy też nikt nie stoi. Jest to też bezpieczeństwo przede wszystkim. Jak pani mówi, to trzeba wyciepać na ziemia, kamienie, co tu wleci, trowa jakoś. To
gdzie umiał jak z Anny, to tak na... Akurat tak jeździło i weź nie tego. Czasami trafiają się jakieś dziwne rzeczy na taśmie, coś takiego. Przede wszystkim rozmaite starości, jakieś podkowy, żelazka, dużo jest złotych. A jakieś powojenne takie rzeczy? To też było dużo sytuacji, na przykład w studziące. Rozmaite pociski, nawet granaty były. Wtedy robota stoi i saperzy muszą... Tak. Nie da się wtedy pracować. Takie dwie podkowy, na przykład pani znodła. Podkowy to jeszcze jak kojami się robiło. Tak, tu uwalnie jedziemy z prędkością 5 na godzinę, bo jest to dość ciężka ziemia, kombajn ma to problem przesiać. Ale jak jest w miarę lekka, to ta prędkość dochodzi nawet do 8 na godzinę. No i to jest to zaleta skrzyni bezstopniowej, że jesteśmy sobie w stanie tą prędkość wyregulować płynnie. Generalnie taki kombajn to jakie ma zapotrzebowanie mocy? Producent niby tam podaje jakąś określoną wartość, ale my to widzimy po siebie. Jak jest sucho, to nawet traktor 150 koni sobie bez problemu da radę, 140. Ale jak jest mokro, to 200-230 koni nawet ma co z tym robić. Czyli w razie czego macie zmienić traktor na większy? Tak, tak. Dysponujemy szerszym taborem. Bo nie uprawiamy tylko tego ziemniaka, tylko mamy jeszcze do tego 300 hektarów marchwi oraz tam jakieś po 30 buraka pietruszki, oprócz tego jeszcze zboża, stawy, łąki. I ile tych ciągników posiadacie? Ciągników John Deere'a aktualnie mamy 13. No to całkiem sporo. No, co ciekawsze, najstarszy ciągnik to jest 1935 roku. No. Praca takim kombajnem jest skomplikowana? No, generalnie się może wydawać, że tak, ale jak już przybadamy do tego typu pracy, to jesteśmy w stanie sobie to ogarnąć bez problemu. Wiadomo, jest tu wiele rzeczy, na które trzeba uważać, zwrócić uwagę, ale czy ja, czy pracownicy, co kopią, są na tyle wprawieni, że dają radę. Widzieliśmy już, jak przebiegał sam zbiór ziemniaka, a teraz Kacper opowie nam, co się dzieje z tym ziemniakiem, jak już przyjedzie na gospodarstwo. Ma ziemniak po przyjeździe na gospodarstwo jest rozładowywany i pakowany do takiej komory chłodniczej, w jakiej się znajdujemy. Takich komór mamy 3 przygotowane pod ziemniaka. Jak widzimy, są tutaj puste skrzynie oraz mamy tu przygotowane miejsce pod już pełne, ponieważ pierwszą komorę zaczynamy zapełniać. Tutaj widzimy plac rozładunkowy, gdzie ten ziemniak rozładowywany. I taki ziemniak, w jakiej formie przyjedzie z pola, jest przechowywany do przyszłego roku, do maja. On jest już wstępnie przesortowany. Jak widzieliśmy, ludzie odrzucają jakieś ziemniaki z defektem, czy z gnitki, czy jakieś tam pojedyncze łęciny. No i taki oto ziemniak jest przywożony tutaj, gdzie w temperaturze około 5 stopni jest przechowywany. A tu w tym pomieszczeniu to co się znajduje? W tym pomieszczeniu znajduje się pakowalnia ziemniaka, który umożliwia nam zapakowanie do różnego tam rodzaju opakowań. To jest w zależności od klienta. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, czy zakończyliście już swoje wykopki. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, bądźcie na czasie. Przyjeżdżą, patrzą, jadą obydwa obok siebie i nagle jeszcze dup. Myślę, że się... A Tomek puścił petardę, mówię, o, Wiślan typowy. A on przez radio wołał, co się tam stało, co się tam stało, tam coś dupło, popatrzcie na... No ja zasadziłem roz ziemioki teraz w tym roku. No. Mama powiedziała ostatni roz. Już? No. A to co, nie poschodziły, czy nie było? Nie, że tyle roboty, przebierania tego.